Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcineczek z Overwatchowych openingów. Dzisiaj otworzymy sobie 10 skrzyneczek. No nie jest to jakoś tam może specjalnie dużo, ale no po prostu nawet nie chcę jakoś tam też za dużo czekać, żeby nazbierać sobie dostateczną ilość skrzynek i robić opening. No z tego względu, że też chcę mieć tam już jakieś skinki odblokowane i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to będzie teraz taki standard, żeby robić te openingi po 10 boxów po prostu i... No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No to dobra, pierwsza skrzynka. Ja kiedy robiłem opening, nie bardzo wiedziałem, które skiny są... Znaczy na przykład na pozę często mówiłem skin i na odwrót. Okej, no tutaj mamy Victory Pose dla Tracer, spoko. Spray. Jaki to jest... Ej, gdzie to można w ogóle zobaczyć w tym momencie? A, to jest spray, okej. W ogóle nie zwróciłem uwagi na tą linę. Okej, drop. Jeśli chodzi o kasę, to zawsze miło widziana. I chyba do Bastiona, wydaje mi się. Dobra. To kolejny skrzynka. A lina nie mam pojęcia, dla kogo jest spray. Mogę to sprawdzić. Mamy złoty drop. Proszę, złoty skin dla Soldiera. Ha, fajnie, akurat z Soldierem gram sporo. Nie wiem akurat, czy ten mi się najbardziej podoba. Będę musiał przejrzeć je wszystkie, ale jest złoty, więc na pewno super. Highlight intro, o proszę. No, akurat chyba to, które najmniej mi się podoba, jeśli chodzi o D.Vę, ale fajnie, że jest. Voice lane dla Fary. Będę musiał założyć słuchawki, żeby je odsłuchiwać znowu, bo zapominam o tym. Jaki to jest? Shut down. Okej. I spray dla D.Va bodajże. Dokładnie. Nie będę go wypasażał, bo chyba mam fajniejszy. No tutaj nieco gorszy drop, ale jest kasa. Zawsze kasa jest mile widziana. Tu mamy duplicate i dostaliśmy za to 5 golda, jeżeli dobrze. Jeżeli dobrze kojarzę, tak. To jest voice lane, tutaj tak samo. To jest całkiem spoko, voice lane. Może go nawet wymienię. No i skórka do Reinharda. Do Reinharda mam jakąś skórkę, chyba też taką najtańszą, ale... Zawsze można sobie teraz zobaczyć, która jest lepsza. Całkiem fajny spray dla Reapera. Mei nie gram, ale jak będę grał, to myślę, że można spokojnie sobie wyekwipować. O, wieprz. Roadhog. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to tak się czyta. Roadhog. Myślę, że też nie mam do niego żadnego spraya. No dobra, do Junkrata mam akurat złoty skin, więc na pewno nie będę go wymieniał. Dobra, kolejna. Może wpadnie jeszcze jakiś złoty itemek? Skin do Genjiego. Do Symmetry od razu sobie wymienię. Proszę, Victory Pose dla Reapera. Spoko. Reaperem gram dość często, na tyle często, na ile mogę. Spray Preview Winston. O proszę. Całkiem spoko, tylko nie wiem, czy ktoś to skojarzy z Winstonem. Znaczy, jeśli ktoś zna fabułę i te storyline'y różnych postaci, to myślę, że tak, ale... Nie wiem, czy wszyscy, którzy grają w tą grę, będą to kojarzyć. Dobra, kolejny box. Fioletowy drop. Proszę, to jest emotka dla Reinharda. Całkiem spoko. Emot chyba nie mam żadnych, jeśli chodzi o Reinharda. W ogóle nie wiem, czy mam jakiekolwiek emoty. Spray dla Roadhoga. Jest spoko. Biorę go. Skin dla Hanzo. Chyba dla Hanzo nawet nie mam żadnego skina, więc jasne. Dla Mercy jakieś tam voice lane'y mam. Nie wiem, czy ten jest akurat lepszy od tego, co mam, ale... No, Mercy gra się dość często, mimo wszystko. Spray dla... Lucio. Nie wiem, chyba do Lucio nie mam żadnego sprayu. Więc od razu warto wyposażyć. To jest chyba dla Reapera. Dokładnie. Player Icon. I Voice Play dla... Torbjorna. Torbjornem praktycznie w ogóle nie grałem, więc będę musiał sobie obczaić, co ja tam w ogóle na nim mam. Dobra, no to kolejny box. No ale teraz jakieś słabe te dropy lecą. Spray dla Zenyaty. Nie mam żadnego sprayu dla Zenyaty. Spray dla Junkrata. Weźmy sobie, jest całkiem spoko. Skin do Widowmaker. Mam ten czarny skin. Nie wiem, czy on mi się bardziej nie podoba. Zobaczymy, to jest do przemyślenia. Voicelin dla Mei. No Mei nie gram akurat. Jest całkiem spoko postacią, więc będę musiał prędzej czy później zacząć. No i dobra, zostały jeszcze dwa boksy. Mamy kasę, nice. Voice lane dla Zaryi. Zaryą też niespecjalnie grałem, ale jest naprawdę niezła, szczególnie jeśli chodzi o kontry, na przykład na Mei czy coś takiego. Ta osłonka jest naprawdę przydatna. Bastion. No, do Bastiona też mam złotą skórkę, więc... A to jest Victory Pulse akurat. No to dobra, wyekwipujmy to sobie. Kolejny voice lane dla Torbjorna. No dobra. No to ostatni lootbox. Chciałbym już uzbierać te... Złoty drop. O proszę. Reinhardt. Skin dla Widowmaker, który przed chwilą chyba nawet w poprzednim boksie albo dwa boksy temu wylosowaliśmy, więc kasa zawsze mile widziana, tak czy tak. Voice lane dla Bastiona. A w sumie to nie mogłem się chyba spodziewać więcej po Bastionie. Spray dla Fary. Nie wiem, czy na Farze mam jakiś spray, nie, to jest do obczajenia. No ale skin do Reinharda, no to biorę na bank. Kurna, jest super ten skin. Dobra. No i Reinhardem gra się. Znaczy to nie jest tak, że jakoś specjalnie lubię tankami grać, ale no bardzo często gram Reinhardem. Ze względu na to, że ja po prostu no, biorę postacie, które wpasowywałem się jakoś w teamkom. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten opening. Jeśli wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. Łapkę. A jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zasubskrybujcie kanał, a ja się już z wami żegnam. Myślę, że kolejny opening będzie gdzieś tam w przeciągu tygodnia, jeśli wbiję 10 leveli, nie wiem czy to mi się uda teraz. No i tyle. A więc dzięki, że wpadliście i cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.